Dobra. Uwaga, pająków za nami. A niebieski, nie, tu niebieski, zielony, nie wiem co przed nami. Ważne co będzie i tak zginie. Czemu to musi być tak ciepło? Nie, za każdym razem przy pająkach też było gorąco. Klimę mogliby założyć na moje przyjście. Aha, bo aż tak ważny jesteś? No nie, no generalnie to troszkę tak. No. Dobra, idziemy wkładać. Otwieraj mnie to dobro. Otwierać? Dobra, to... Ale może stańmy tutaj, jestem. Może stańmy tutaj przy tym wejściu. Bo tu wtedy... Tak ustańcie, żebyście mnie jak coś to chronili, nie? Czekaj, ja bym skoczył na tą skałę, gdyby się dało. Właśnie nie da. O, da się. O, jestem. Patrz. Ale nie wiesz co tu spadnie. Nie wiem, dowiem się. I to właśnie spadnie na nas, nie? Bo to w tym momencie spada stąd, nie? Z góry gdzieś tam. Gotowi? No. Damy radę. No, na Zenita to leci. Centralnie, patrz. Ja osłaniam Jara, Jarowal tylko w Królową. Hmm? Zasnę. No wycof, żebyś nie stał tam pod pojemkami. Żebyśmy mogli się bronić jak coś. Jeśli żyje, to ta rura dostanie jeszcze trochę. Dobra, śnięty. Ej, ona za mną leci? Śnięty. Ty, bez jaj. Tam śnięty. Airbag w połowie zniszczony. O fuck! Ile ich idzie, lol? Do wody wpadłem. Serio, Jaro? Spoko, Green. Oj, nie, idzie do mnie pają. Już mnie leje. Ja zaraz wstanę zaraz. Biegnę do ciebie. Ja... czego nie zrobisz? Dobra. Kurczę, znowu mnie trafiła. Nic nie widzę. Póki co mam sieć na sobie. Coś mnie bije i to mocno. Zaraz też chyba zasnę. To na mnie po chwilę poczekacie, bo jestem w wodzie. No, zasnąłem. Zenit, wyciąga RPG. Jest Zenit jak coś. Zenit coś mnie żre. Już nie. Albo już nie. Znowu. Zatruwa. Ja niszczę to, co się tam mogło w ciebie. Lękło. Muszę zmienić RPG-a, bo się odpłanie. Ja wyjmuję swojego. O, coś biegnie do mnie. Zatruwa. Healer. Zabijcie to, co jest obok mnie. Gdzie ty jesteś? Ja wiem, że z ciebie. Ja się boję, że ciebie. O, trafiłem, nie? Też dostałem.
A ja przez to wstać nie mogę. Ja bym chciał ci pomóc. Ale nie wiem, gdzie ty jesteś. On jest zaraz przy królowej. No ale zaraz będę wstawał, bo już mnie nic nie zatruwa. Zajebała mi... Nie, bo zabiłem wszystkie obok ciebie, nie? No dzięki, zaraz wstanę. O, Jaro, właśnie po mnie przeszłeś. Dobra, spoko, no ale mam pajęcinę na sobie. A to wszystko nie jest. Zaraz wstanę. Ja też zaraz wstaję. No, jeszcze sekunda. Długo leżałem, bo one cały czas mnie zatruwały chyba. No to chyba tak działa. Dobra, wstałem. One nie gryzą jakoś tak, żeby ci chamtać. Nie, ale cały czas, wiesz, ja widziałem, że sieci na mnie rzucają. Wstaję, powoli. Oj, zasnę, bo mocno dostałem znowu chustę. Ale póki jeszcze stoję, to będę z nią walczył. Mnie jeszcze nie otruła, spokojnie. Mało mam, ale się odsunę jak coś. Idę tu trochę dalej. No, zasnąłem. Ja się zaraz budzę. Nie trafisz. Się nazywam mnie czwarta, prosto jak tylko wstałem, od razu dostałem od niej. Pająk chyba przyszedł do mnie. O, się! Czekaj, zajdź. Powiem wam tak, one się próbują nie wchodzą na podest. Zobacz, one jest. One nie wchodzą na podest, wejście na podest. Tam gdzie światło. Kurde, brak ammo. Ja nie mam nic. No ja sobie postrzelam teraz z pistoletu. O nie, stoi jeden nade mną. Gdzie ty, na gdzie podejście. Ty jesteś? Już idę. O, widzicie? Jest to. I chyba są na dole. Stoję. Nie mam ammo. Już nic się nie żre? Ja nie mam w asalcie, walę z pistoletu. Walcie z pompek jak prawdziwi mężczyźni, a nie to. Może jakoś mi wygodniej z pistoletów nie walić. Więcej HP się jej zabiera pompko. Bo wszystkie pociski w nią wchodzą. Ale nie może mnie od... Ej, pająk! Ja nic nie widzę. Zeń, pająk do ciebie biegnie, mały. Ja nic nie widzę. Jestem zasraną w sieć. No, wkurzająca rzecz. Ale, o fuck, zasnę. Ja też chyba. Ona nie może mieć dużo HP, nie uwierzę w to. No na razie się no, trzyma. No amo? Serio? Mother Russia, komroc. Dobra, usnąłem, podbiega pająk. Też śpię. Widzę cię. Minus. Śpię na środku, podaję. Nie, i co? Gorąca. Już druga na moim końcu. Zbiję te pająki za mnie z tulezą. Jeszcze się zapomniał. O, usnął. Biegnie do mnie, bo... Ja wstaję. Zresztą się obudzić nie mogę? Nie, dobra, zaraz wstanę. To nie chcę się trafić w ciebie. Następnego dnia wyprawa się opłaciła. Nie, nieźle poszło, ale kurde, ta muzyka mnie strasznie irytuje, że jest tak głośna. A ja przyciszyłem i nie miałem w ogóle music muzyki. Volume. A music volume dajesz na maksa na dół, tak? Tak, w lewo. Dobra. A sporo hityny będzie z nich. Przyda się. A jeszcze jeden pająk. No sprawdźcie dokładnie. Wstałem. Dwa są. Ale się wyspałem. Dobra. Akurat mnie uspały w najciekawszym momencie, nie? Kiedy ty, że się zabijał, to widziałem tylko, że zginęła. A właśnie, co dostaliśmy za tą? Tak jakby też ten. Drugą flagę. No. Dwie flagi. Ja spodziewałem się czegoś innego w sumie tutaj, że będzie.
No, nie będzie to jest, znowu nie, ale pająków. Chyba jeszcze nie dodali po prostu, wiesz? Będzie w trzecim na pewno jest smok. Myślisz? No to następnego dnia pójdziemy, nie? No. A, trzeba będzie znowu polatać trochę tych. No, a zaraz polecimy, zobaczymy, co będzie nam potrzebne, żeby tam wejść w ogóle. A myślę, że to samo. Myślisz? No, zaraz się przelecimy, zobaczymy. Jaskinie już znamy, to. No. Znowu, kurde, będzie trzeba się zmagać ze spadkami FPS-ów. Lol. Ja mam jedną flagę. Jak jedno? Ja mam dwie. Niebieskie. Też mam dwie. Czekaj, raz. A, dwie, ja tak, raz, dobra. Dwie, one się stakują. I zaraz, widzisz laserek? Ale nie jest laserek. Mamy. Nie ma laserek. Ja nie widzę laserka. O, widzę, no. Gdzie jesteście? Leciałem za... A, tam, dobra, widzę cię. Idę zobaczyć laserek. Pokaż laserek. A no, widzę. Zobacz na Jarek. No, ale nawet jak mi w oczy świeci, to mam no, takie to czerwone widać, światełko. No. Jest laser, jest. No to co? Jaro, oczywiście Jaro zobaczył górę, więc musiał na dół zajrzeć. O, a pod nami megalodon. A ja tam wpadłem. Aha, pozdrawiam. I żeby wypłynąć, to musisz płynąć tam, gdzie jest plaża, nie? Oj, płonę. No, już spadamy stąd w sumie. A, bo ja wody nie mam. No, to ja wziąłem. Dwa bukłaczki się przydały. Ale nie zauważyłem, że mi spadło, tak jak spałem. Spada. No. Ale ja miałem mega niefart, nie dość, że długo przespałem, bo te pająki cię nie gryzą, jak śpisz, ale coś ci robię, że nie masz się obudzić. Jeszcze bardziej cię usypiają na maksa. Jak cię uśpią na maksa, to wtedy umierasz. No to tylko co wam się udało, że ten, żeś pobiegł tam i je wybił. Mięsko przyszło. Ja właśnie muszę też zjeść tu. No, może można. Kolego, przyjacielu sympatyczny. No zróbmy tu ognisko i polecimy zobaczyć, co do czerwonego nam trzeba. Ciągnę opał ze sobą. Dodo na rozpałkę. Zenit ma słabość, to Dodo. Daj tam słabość. No jeszcze strzel tak za dwa razy w to Dodo. Tam, że się zakopie, nie chciał. Słaby z niego kret.